witam w kolejnym odcinku. Macie ode mnie kod rabatowy. Będziecie mieć, jeszcze go nie dostałam, ale podejrzewam, że minus 6 albo minus 7% na wszystkie produkty poza promocjami. Także proszę, tutaj ładnie Wam wyświetlę. O, kodzik i tutaj wpisujecie i ładnie zamawiacie rzeczy i macie promkę. Samiczka właśnie cuduje gniazdo, także już tutaj ma zrobione, o taki kopiec. No i czekamy na dzisiaj termin, ale pewnie się wykoci jutro, albo w nocy, albo rano, albo zobaczymy. Tutaj już pierwsze spacerki po klatce, oczka ładnie rozklejone, wszystkie widzą, także jest wszystko w porządku. Gościu, nawet nie próbuj do tej dziury tam włazić. Przejdziesz do drugiej klaty i będziesz kaput. Tutaj jeszcze zapomniałam wspomnieć, że te sztuki, czyli samiczka i samczyk, które siedziały w tych klateczkach, poszły sobie na większe klaty. Już troszkę podrosły, także niech siedzą na większych, a te mniejsze sztuki tutaj na tych klatach. Tutaj w sumie rodzeństwo braciszek i braciszek. Ten samczyk już jest dostępny w sprzedaży, tylko jeszcze go nigdzie nie wystawiałam. Będę musiała mu zrobić zdjęcia po prostu na dniach i go wystawić. I to tyle. A tutaj maluszki, jak jeszcze troszkę podrosną, jeszcze chwilę posiedzą z matką. No i jeszcze je też podtrzymam chwilę u siebie, podrobaczę, zatatuję i wtedy dopiero też będę je wystawiać. Tutaj będę musiała jeszcze dościelić, bo widzę, że już większość jest udeptana i zgarnięta do tyłu. Właściwie teraz dościelę, no w sumie jutro. Jutro dościelę więcej klatek, ogarnę też świnką, mam jeszcze poidełka do wyszorowania i będzie już czysto w hodowli, także już będzie ładniutko i piękniutko, jak ja to mówię. Ciekawe, kiedy tamta hermelinka się wykoci. Mam nadzieję, że maluszki będą żyły, że wszystko będzie z nimi w porządku. Nie? Pimpki. Ten już ma swoje pierwsze dzieci. Chowają się w gniazdku i aby tam sobie ładnie siedziały. Będę musiała jeszcze ogarnąć tylko właśnie te dziurki z tyłu, bo one się tam przeciskają, te małe bombaryły. A tutaj, no tak jak wcześniej pokazywałam, samiczka znowu poszła do samca, no i czekamy, czy się w ogóle zakoci. Jutro akurat będę miała luźniejszy dzień, czyli na spokojnie będę mogła sobie podziałać u królików, popuszczać samiczki jeszcze raz, wszystkie kontrolnie. Miejmy nadzieję, że pozaklata się jak najwięcej samiczek, żebyśmy już mieli to z głowy. A właściwie one mają czas do kwietnia, tak jak wspominałam wcześniej, że do kwietnia będę teraz kryła. Mam nadzieję, że żadnych wyjątków nie będę robić, bo to u mnie to różnie. No. Tutaj tego samczyka jeszcze raz zabiorę na pniewy. Zobaczymy, jaką cenkę teraz dostanie. Mam nadzieję, że wszystko to, co będę miała na pniewy do zabrania, to przeżyję. Szkoda tylko tamtych maluchów, które mi się zmarnowały. No, samiczka biedna. Samiczkowi teraz, jak puszczałam, to dała tylko raz, więc nie wiem, czy co z tego będzie, ale jutro będę ją puszczać znowu do samca. Tak więc, no, nie załapię się raczej ten miód na pniewy, bo ja to chcę jako dorosłe, to też już wspominałam. Więc niestety będę miała pewnie mało królików do zabrania, ale mam nadzieję, że jednak coś tutaj się nam uzbiera. Ewentualnie coś z młodych się da po prostu, żeby dokoptować albo sprzedać. No zobaczymy, jak to będzie. Do pniew jeszcze daleko, w sumie do października. Zobaczymy, mam nadzieję, że jak najwięcej sztuk nam się uzbiera. No i też zapomniałam wspomnieć, tamte króliczki, które blablakarem jechały do Słupska, dojechały, wszystko jest w porządku, także super, bardzo mnie to cieszy. A ja teraz będę karmić przepiórasy, muszą dostać żarło, wodę jeszcze mają, także spoko. Przepiórasy już wcinają, pełne karmidełka mają. Tutaj woda jeszcze jest, tylko poprawiłam, żeby było prosto. No tutaj składowisko jest, ale będziemy ładnie obijać. Także przepióreczki niedługo też będą miały swoje lokum i powinny być szczęśliwe. Dam im jeszcze piasek do środka, żeby miały gdzie kopać, także powinny być zadowolone. Ojeju! Mokry byś usiek? Tak? Tutaj u przepióreczek cała ścianka już jest gotowa. Druga ścianka również jest gotowa. Także już to fajnie wygląda. Jest tutaj folijka, żeby im, jak będzie deszcz padał, gdzieś tutaj nie kapało i żeby miały na pewno
suchutko tam w środku, no i żeby też nie były owiewane. Także reszta pierdzielnika tutaj się ładnie posprząta, zrobi światło u przepiór i będą miały już miejsce dla siebie. Cały czas puszczam samiczki do samców. Na razie czekamy, zobaczymy, czy coś tutaj załapie, czy nie. Ja i takie jeszcze za parę dni będę puszczać ponownie, żeby tutaj no, mieć jako największą pewność, że cokolwiek się tutaj wydarzy. Chociaż coś mi się wydaje, że zakoty ruszą się dopiero na wiosnę. Na razie samiczki bardzo opornie. Tylko jedną samiczkę udało mi się pokryć tak, że ona sama chciała, więc miała fajną rójkę, bo większość samic niby maruje, ale się nie wypina. Także jak podniosę ogonek, to dopiero się wypinają. No ale niestety rezultatów z tego nie ma. Masakra. Tutaj samiczka była u samczyka. Ona dała mu się tylko raz pokryć i już więcej nie chciała. To ja jutro też spróbuję puścić, chociaż już zaczynają się wiatry, także ja się cieszę, że mam posprzątane klatki. Wszystkie mają czyściutko. Tutaj samiczka sobie odchowuje tą trójeczkę. Mamy tutaj dwie samiczki i samczyka, chyba już to mówiłam. No tutaj dalej próbujemy kryć, tutaj nawet moja ulubienica, gdzie z nią nigdy nie było problemów z zakotami, zawsze jak wsadzałam do samca, to od razu była pokryta i zawsze zachodziła w ciąży, chyba tylko raz nie zaszła, to za drugim razem jak ją puściłam, to już zaszła, a teraz po prostu nic, nawet ona nie ma rui ani ochoty na randki. Te maluszki są z 4 grudnia, dzisiaj mamy 1 lutego, także one niedługo będą do odsadzania. Najpierw je sobie wytatuję od robacze, a później na spokojnie je rozsadzę. Myślę, samce i samice pójdą po 2 na osobne klatki. Tutaj samiczka strasznie przekupuje. U samczyka też była parę razy, także tutaj tak naprawdę tylko czekać i no, miejmy nadzieję, że się zakoci. Fajnie by było mieć jakieś maluszki jeszcze, chociaż wiecie co, wątpię, żeby już na luty się cokolwiek wykociło. Także no lipa. Na pniewy będę miała bardzo mało, chyba że mi się hermelinki okażą być fajne, małe brzdączki, no te są po prostu boskie, przecudowne. Ta mama Łukachowa, ta jest bardzo fajną mamusią, dba o maluszki, jest zaangażowana w chów, także no. A tutaj ta samiczka druga, która się u mnie kociła ostatnio, wykociła 2 sztuki maluszków. Niestety ona ciągle wywalała je z gniazda, rozkopywała gniazdo, przekopywała, młode też przy tym drapała. I na nie oczywiście siadała, ciągle siedziała w gnieździe, w sumie w rozwalonym gnieździe i te maluchy były porozrzucane po klatce, także zdecydowałam, że ona pójdzie tutaj już na dwór, a te młode będę po prostu trzymać w domu i podkładać jej pod cycki, żeby one piły mleko. Mam nadzieję, że uda mi się je odchować, chociaż to jest bardzo ciężkie, taki odchów maluszków, szczególnie w tych pierwszych dniach. Później to już leci z górki, już takie 2 tygodnie to się super karmi, także zobaczymy. No zobaczymy, co tutaj będzie z niej. Ja ją jeszcze raz puściłam do samczyka. Może ten miot będzie troszeczkę lepiej przez nią traktowany. Chociaż powiem wam, że jeden miot u mnie wykarmiła ładnie, 4 sztuki. Tu jest jeden rezultat tego połączenia. Tak, panie, 96 punkcików. Zobaczymy. Jeszcze raz go na wystawę zabiorę. Zobaczymy, co teraz dostanie jako dorosły, bo dostał jako młody tyle. Także tutaj miocik mi odchowała, a te maluszki są właśnie jego. No i później ją puściłam jeszcze raz. To miała 2 młode. Tak, tylko 2 młode. No i niestety zmarnowała mi ten wykocik. Tak wyszło, że też gniazdo było rozwalone. Młode były tutaj gdzieś jeden był tu, drugi chyba tutaj. Nie pamiętam, ale były rozwalone po prostu. Także już drugi miot u mnie wtedy zmarnowała. Pierwszy wychowała, drugi zmarnowała. No i ten trzeci też jakiegoś pierdzielca dostała. No i niestety one już tak fajnie podskakują i brykają. No i niestety zmarnowała wykocik, znaczy zmarnowała. Próbuję go ratować, ale czy mi się uda, to nie wiem. Trzymajcie kciuki, ja nie będę się poddawać. Zobaczymy, może jakieś fajne młode z tego połączenia wyjdą, bo ona była puszczona tym samczykiem ze Słowacji, który ma 7 lat. Także ciekawe połączenie, zobaczymy. No zobaczymy. Powiem wam, że jeden jest taki silniejszy, fajny, żwawy, aż wszystkie sutki jej tutaj eksploruje, jak szuka i jest naprawdę silny. A ten drugi, no troszeczkę gorzej prosperuje, ale nie jest źle, nie ma tragedii. Nie są pomarszczone ani nic, także zobaczymy. Też widzę, że nie do końca się najadają, bo nie mają aż tak zaokrąglonych brzuszków, ale może to kwestia też właśnie laktacji u samicy. Nie wiem, zobaczymy. Staram się jak mogę, więc okaże się. A, piciu!
Trzeba po widełku obniżyć jeden krateczkę. No i tutaj mamy dwie samiczki, jednego samczyka. Wczoraj sprawdzałam, także fajnie. Jak najbardziej mi się to podoba, jak jedną samiczkę sobie zostawimy do chowu. No, drugą będą się dwie osoby bić. Także zobaczymy. O, miskę mi wywiało znowu. Tak, do mojego pierdzielnika brudu. Na wiosnę sobie ładnie posprzątam. Wszystko na razie jest tak sobie. Tutaj samiczka cały czas daje się samczykowi pokryć. Właściwie mogę ją jeszcze raz wpuścić. Zobaczymy, czy tym razem się uda, bo ona cały czas daje się pokryć. Czasami jest wręcz nawet zadziorna, bym powiedziała. Ale daje się pokryć ładnie, tylko że dzieci z tego nie ma. No widzicie, cały czas jest chętna do zabawy, ale niestety na razie z tego nic nie ma. Też dziwne, no ale tak bywa. Może taka pora roku po prostu. To jest szybki Bill. Nazwijmy go Bill. A to nie wiem, jak ją nazwiemy, bo Suki już jest. Tak, to z filmu Czysta krew. No. Dobra, jeszcze raz i zamykamy samiczkę. O, gdzie ucha, jak ty nie będziesz kotna, to wiesz co. Powiem wam tak, samczyk ją raz też pokrył. Jak ona miała wtedy te młode, to ona była puszczana z czarnym karzełkiem, Dawidkiem, którego miałam wcześniej. To ona załapała z tym Dawidkiem i z tym, bo jeden był chowany, a reszta była czarna. Więc samczyk jest sprawdzony. Tylko po prostu trzeba się wstrzelić w owulację u tej pani. Ja tu przychodzę, a tu jakieś gniazdowe podboje się dzieją. Dziołcha! Co tam, dziewuszka? Co ty cudujesz? Nie, nie. Ja mam już tyle dat zapisanych z puszczania, że ja już nie wiem, która to będzie. Ale okej. Okay. Działaj, działaj. O, a tutaj łysa dupcia karmi. Albo myje. Co robisz? Zostaw trochę mleka dla tych dwóch popaprańców od tej popapranej. Tutaj już coraz więcej powstają przepióreczek. Będą miały na bogato okienka. Także niunie będą zadowolone. Tylko teraz się zastanawiam, czy dać im ten domek tam, na sam koniec, czy nie dawać. Mężuś z kolegą wolą dać. Ja stwierdzam, że jednak nie. Doradzałam się też Rafała, też powiedział, że lepiej nie, a jak będzie, to się okaże. Tutaj Gucio i jego nowy kolega, Majki. Także będzie dwóch samczyków, a Gucio na okres, kiedy samiczki poszły się kocić, nie będzie samotny. Tutaj samiczka coś tam pocudowała. Ogólnie pierwszy termin jest za 5 dni, drugi tam trochę dalej i trzeci też trochę dalej. Także który to będzie termin, to się okaże. Zobaczymy, będziemy pilnować każdego terminu. Tu małe brzdączki jutro kończą 2 miesiące. Będę je sobie tatuować. Później je odsadzę. Myślę, że jeszcze z tydzień sobie posiedzą z mamusią. Albo nawet dłużej, zobaczymy. Miejsce akurat tu się zwolniło i tutaj wsadzę 2x2 będzie, bo tutaj samczyk pojechał, sprzedał się samczyk, także fajnie. I dopiero te będą jakoś w połowie lutego, bądź nawet pod koniec lutego. Dwie samiczki i dwa samczyki. I dwie samiczki weźmie ten pan, który brał tego samczyka niebieskiego. Także będzie miał kolejne dwie samiczki już ode mnie. Fajnie. I zostaną mi tylko dwa małe samczyki brzdące również na sprzedaż. No i na razie to się nie zapowiada, żeby cokolwiek ruszyło. Zobaczymy, jak to będzie z tymi wykotami. Ma fajnie, że jak na razie wszystko na bieżąco schodzi. Miejsce jest, także zobaczymy, oby było tak dalej. Tutaj na tej połowie te małe brzdączki, tutaj te dwie samiczki sobie raczej zostawię. Zobaczymy, jak wyrosną. Jak nie będzie mi się podobało, jakoś to sprzedam. Samczyk na razie sobie zostanie. Później wiadomo, pełnobarwny to na mięsko. No aczkolwiek zobaczymy, jak on wyrośnie. No, sama jestem ciekawa. A tutaj samiczka będę musiała puszczać jeszcze raz, bo coś mi się wydaje, że ona potem jednym razie nie zaskoczy. Dziękuję wam za oglądanie. Nie zapomnijcie dać łapeczki, zasubskrybować kanał, aby być na bieżąco. Najlepiej z dzwoneczkiem. Kliknijcie również dzwoneczek. Trzymajcie się, hej!